Wodzu Wita w kolejnym odcinku z gry Deathloop. Okej, no i w jakim zaraz jesteśmy w sytuacji? Kogo możemy dopaść? Tutaj mamy Charlie'ego, go już zabiliśmy, więc pójdźmy gdzie indziej. Tabliczka Moku Fi. Tabliczka Moku mam, aczkolwiek nie od Fi, więc możemy do niej się udać. A tutaj mamy... No tak, punkt dostawczy, do którego nie znamy kodu. Ja mogę to teraz wyłączyć. Za to włączmy to. No i co, lecimy. Stawy mam nadzieję, że są ogarnięte. Już mi się nie chce sprawdzać. Powinny być. Zjebałaś tym ludziom życie. Ja? No może program Ion. Do którego należysz? Tak jak ty. Wszyscy myślą, że jest pierwszy dzień. Nie pisali się na tak to. Tak jest lepiej. Wspomnienia bywają skarbem, ale i przekleństwem. Głębokie. Próbujesz zapomnieć. Aha, okej, okay, czyli oni właśnie zapominają o tym, że jest zapętla wszystko. Pewnie tam było w tych notatkach z poprzedniego filmu, ja oczywiście mi się tego wszystkiego czytać nie chciało. No ciekawa perspektywa, no ale w sumie... Jakby się nad tym zastanowić. W każdym razie na pewno, gdyby wiedzieli, no to mieliby podejście, co my teraz mamy. Co to była za teleportacja? What the fuck? Żyjesz? Co? Tutaj był przed chwilą przeciwnik, co tu się odwala? O, boom. Ej, no to leczenie było, wysadziło mi to serię. No beniem. Znając życie, nie przejdziemy tędy? W sumie, a może? Nie wiem, spróbujmy. Tylko bardziej. Fuck! A. Jak ja tych min nie znoszę. A teraz już jesteśmy bardziej ostrożni. Okej, okay, słychać pikanie, nawet widać. Dobrze. Tam chyba muszę się dostać. Proszę, nie widzę. No możesz to zbroić. Okej. Okay. Super! Oczywiście palona wieżyczka. Gdzie była ta mina? Był, zaraz zginę. Czekaj, wieżyczka hakuje. Zabić! Czemu mi tak życie szybko spada? Wieżyczka pozabija ich, poproszę. Nie to, to. Wiecie jeszcze? Ktoś tam strzela. A ci to chyba na dole. Ja dobra, z nimi to mi się nie chce bić. Możecie mi tutaj granatów nie rzucać, poproszę. Do widzenia. Zamknij te drzwi. Dobra, jeszcze to mi nie dorzucą. To, tędy raczej stąd dostanę, myślę. Jeśli przydałoby się jeszcze przy okazji jakieś leczenie znaleźć. A to jest wieżyczka, dałem, myślałem, że kolejna mina. No bo ja spoko. To jest dobra droga. Chyba.
Okej, jest blisko. Baterie. Potrzeba, okej. A ile to jest to chyba miejsce? Teraz tutaj byliśmy, był taki wielki labirynt, pamiętam. Bateria też gdzieś tam była, ale gdzie to było? Ale nie, czekaj, to jest inne miejsce. Nie, bo to 47 metrów jeszcze, okej. Czy tam się po cichu zakradnę? Może? No, dzięki temu... Oj. Zdychaj. A wyrażenie, że ta broń jest strasznie niecelna. Pod tym względem jej nie lubię. Zadam się chyba. Oj, trochę ich tu się robi. Dobra. Chwila, używaj tego i zaczynamy. No, właśnie w tym momencie ta bliżka nas uratowała. Bez niej wątpię, czy byśmy to przeżyli. Rozwal, wejdź. Macie to swoją drogą baterię jakąś może? Albo leczenie? O tak. Perfekcyjnie. To mi tam włazi. Wypad. Pusto? Się nie zdziw. No i tyle było z tego leczenia. No właź tam. Fuck. Cześć, co to w ogóle jest za komunikat? Bo chyba powinienem się tym przejąć. Zdychaj. Ilu was tam jest? Możecie w końcu zginąć. Zdychaj. Czemu nie mogę wziąć tej spróby drugiej ręki? No umrzyj. Okej, chwila, co się... Aha, super. Czyli jednak należało się tym przejmować. Ech, super. No i mimo to znowu nasze te powtórne szanse nic nie zmieniają. No i tutaj to bez sensu, już nie było nic, co by nam odblokowało. Znowu zrobisz kamoku? Tutaj mamy Franka, no u niego byliśmy. Ale je, to również rację, no mamy. No i już sobie skipnijmy. To co jeszcze raz? Ja mamy dwie rzeczy, a nawet więcej rzeczy. A to jest, co możemy sobie wyłączyć. Co tam dalej mamy? Całą wyspę, okej. Czyli no, musimy naprawdę tego selfa mocno wbić. Ewentualnie musimy ogarnąć w tym czasie, gdzie są te plany i gdzie jest reaktor, jak go rozbroić, ale jeszcze przy tej ilości przeciwników, co tam była, wątpię, żeby to było coś, co zrobimy. Jak tam brzmi, no zareagujesz na to, czy cała wyspa się wysadziła? Tylko... Jest starszy? A ja jestem. A więc ty jesteś. Więc Fia... Była pomyłką. Nigdy nie powinna była trafić na Black Reef. Już nie tym razem. Zresztą jak się spalę, to miała być implozja, a nie... Nie wiem, wysadzenie całej wyspy.
Teraz jak to inaczej działa. Nie widzisz kolego? No z... Jakie to jest bez sensu? Oj, nie to. Cześć, co pojedzie tak do przodu? Nie. Chciałbym, żeby to pojechało i ich stajanowało. Co mi się z kamerą dzieje? O, co tu się dzieje? Co tu się właśnie wydarzyło? Nie wiem. No, przynajmniej mam to zaznaczone. To może przynajmniej jest informacja, nie zginę w 5 sekund. Dobra, miny. Teraz czujność 100%. Ale oni to chamsko ukryli. Dosłownie w ogóle przez tą trawę nie było widać. Już nie tak jak wcześniej, znaczy w sumie później, na ścieżce tak centralnie po prostu w trawie. Czemu chowasz broń? Oczywiście. Jakby to wieżyczka mnie przy ścianie nie znajdowała, to naprawdę byłoby coś dziwnego. Zabić. O, super. Czyli chwila. Tabliczka moku, szybko. Dobra, Essa. Co tam do mnie strzelają? Co tam masz? Ulepszenie splotu? Czej. O, dobra, to jest takie ulepszenie. Nie mamy tabliczki, ale właśnie... Ulepszenie. Czy to się czymś różni od tego? Chyba nie, możecie... Dobra, bo ja muszę uciekać zanim mnie zabiją. To do... Tak! Możecie zostawić te granaty. Otwierać, zamykać. W każdym razie fajnie, że mamy ulepszenie tej tabliczki. O ile teraz nie zginiemy znowu do reaktora, to na pewno wykorzystamy. Czyli naprawdę teraz już trzeba uważać. Ta muzyka wyłącz się, już mnie nikt tutaj nie ma znajdywać. Teraz po cichu. Oster. Nie, fuck! Czemu ja nacisnąłem środkowy? Chciałem to... Płonąć. Już masz? Dobra. O co chowasz tą broń? A niech się mana naładuje. Dobra, antena jest tam. Zaczniemy od reaktora oczywiście. Reaktor jest tam, a plany? Plany są tam, dobra. Najpierw musimy pójść po plany. Po cichu. No, po cichu wybiję tą szybę. Po cichu. Tam dwóch. Mogę się tam tepnąć, ale tam ten trzeci stoi. Weźmy od razu sobie teleportację. Kamera jest po naszej stronie. Czy damy radę zrobić misję drzwi? No tamten już się odpala. Więc o ile się kolego nie odwróci, to może być średnio. Sądzę, czy... Dla, mogę przez szpalę zobaczyć, czy ktoś tam jeszcze jest? Będzie po stronie drzwi? Bo ci nie ma żadnych innych zajęć, odwróć się. Okej, okay, taki jest bezpiecznie. Mogę się teraz wychylić tam. A jakbym z góry, nie? O! Wow, było blisko. Ale do góry to my się nie wychylamy. Już odpuściłeś? Da, super, idzie sobie. I teraz po cichu. I od razu zamykaj. Powiedziałem zamykaj. Dobra, więc co my tu mamy?
Okej, okay, plany i jak ja mam to wyłączyć? Uff, okej. Okay. Dobra, czyli po prostu, nie wiem, chyba chodzi o kabelki i kolejność. Czyli najpierw czerwony, zielony, niebieski, żółty, spoko. Tak, o to chodzi? Nie wiem. Weź sobie, słuchaj, na szybki wypadek. Zajmij się tym zadaniem z Zalińskim i Bolwakiem. Okej, okay, właśnie. Rozbierzcie dźwig windy, zapieczętujcie silos, zamknijcie drzwi bezpieczeństwa. To urządzenie nie może wpaść w ręce wroga. Chyba rozumiesz dlaczego. No nie wiem, jak mieliby wykorzystać. Okej, okay, to jest ładowanie, czyli jeżeli mamy będziemy mieli baterię, to możemy sobie tam otworzyć drzwi. O, jak się składa, że mamy baterię. Tylko jej przetransportowanie może być ryzykowne. Nie wiem, czy od razu nie zrobię reaktoran, żeby no już się upewnić. A mogę przez to patrzeć, żeby mnie... Dobra, oni tam dalej malują. Tamten nie patrzy, proszę nie patrzy, nie patrz. Udało się. Dobra, wmontuj to. Aby mi się opłaciło tutaj przyjść, co to jest? Jeden medalion. Aby był wet tego ryzyka. Okej, okay. Reaktor jest tam, muszę się tam jakimś celem dostać i wszystkich nie alarmować jednocześnie. To może być bardzo trudne. I w takich momentach naprawdę robi się szkoda, że można mieć tylko dwie tabliczki, a nie wziąłem żadnej typu niewidzialność. No nie, ten znowu teraz sam idzie, będzie tam stał pół godziny. Zawsze jest taka opcja, że wezmę sobie tabliczkę amoku, no i po prostu tam pobiegnę, ignorując obrażenia w tej wersji reaktora. A jeszcze raz, czyli to był czerwony, zielony, niebieski, żółty, tak? Chyba tak. Jezu, ten teraz to mi stało. Chwila, może tędy? A? Super, okej. Okay. Jakby mi kto gdzieś potrzebował czy koła do zawoju, no to wiem gdzie jest, super. O, i fajnie, że będzie mi łatwo teraz stąd wyjść. Okej, okay, mogło być w sumie gorzej. Może gdzieś tam w sumie było, ja nie widziałem. Zaraz się okaże, że to jak to, ja muszę je przynieść. Znaczy on odchodzi, dobra, no to... Kurczę, jeszcze tam obserwują. Ja nie wiem, jak to zrobić. No, plus jest taki, że oni się nigdy nie odwracają, jakby oni się mieli... No tak za daleko, czego ja się spodziewałem. Odwracać to już byłbym na 100% martwy. Ja nie mam pomysłu, jak ja mam to zrobić bez niewidzialności. Kiedy on tu teraz przyjdzie i się znowu odwróci, zabijam tych dwóch. I potem, nie wiem, lecę tam do przodu. To chyba powinno mnie osłonić, prawda? A on tu nawet nie przychodzi. Nie no, czemu? Weź sobie pomedytuj i sobie stąd idź. Przycisk? A? Nie no, po prostu zamknij te drzwi. Poszedł już sobie? Kurczę, teraz nie będę mógł tak dobrze zobaczyć tego. Nie, stoi, okej. Okay. Mogę zobaczyć nawet bardzo. Okej, okay, może nie bardzo, bo on też mi może... Chyba... Dało. Idzie? Nie. A, to jest słaba miejscówka. Dobra, stoi. Na razie mnie nie widzi, to dobrze. A jak go widzę? Okej. Okay. Więc zaczynamy. Aha, super, czyli po prostu od razu ten ma kurczę jakiś 17 zmysł i wie, że zanim kogoś zabijam. Czyli plan jest taki. Amok, biegniemy. Suń się no! Ilu was tu jest? Ja już nie mam... tego... Zaraz mnie zabiją. Leczenie! Wyjście! Tak! Nie no, to jest niemożliwe tutaj zrobić selfa. 16 tysięcy, ale nie wiedzą gdzie jestem. No fajnie, że nie wiedzą gdzie jestem.
Muszę się schować. Schować i wyłączyć jachty. Tak, chyba biegnę nawet złe miejsce, żeby wyłączyć jachty. Super. Mam dużo życia, bardzo. Ile wyżyjecie, ludzie? Mam 16 amunicji. To jest bardzo niedobrze. Gincie, jak tam dostać się? Tabliczka. Leczenie. Au. Wyłącz to. Gdzie masz kabelki? Tam są wieżyczki. 75 trzeba to wyłączyć. Wyłazić mi stąd. Gdzie jest wyłącznik? Tak. Dalej się mnie nie dało zespić. Nie są, że teraz sam dowiec. O, super, ale oni tu już czekają. No idź se stąd. Aha, super, wybucha. Świetnie. Po prostu świetnie. Nie, to miejsce jest tragiczne. Tego się nie da zrobić. Co się cieszysz, najpierw ciebie zabiłem. Ale... actually jak? Nie mając niewidzialności, to jest po prostu niemożliwe. Tych wrogów jest tam za dużo i w takim chaosie nie da się ich wszystkich pozabijać, przeżyć, wyłączyć reaktory w takim czasie. A stealth nawet z niewidzialnością tu jest mega ciężką opcją. Nie wiem, musi być jakiś dogodniejszy moment na dopadnięcie. To jest po prostu jakaś tragedia, tego się nie da zrobić. No ale już będziemy kończyli, nie ma sensu zbywać tego trzeci raz, doskonale wiem jak to się zakończy, więc taki krótszy odcinek dzisiaj. W każdym razie dziękuję za uwagę i na razie.